pani Różyczka, emerytowana nauczycielka, pani Halinka, była posłanka na Sejm, sołtys, pan Janek martwi się, że dawno nie odwiedził przyjaciela. Co ich łączy? Miejsce, które stało się ich drugim domem. Dzienny dom pobytu, przystań. To tu 20 osób spędza czas, rozwija swoje zainteresowania, wraca do zdrowia. To dom dla osób z chorobą Alzheimera, chorobą podstępną, która może dotknąć każdego. W placówce przebywają osoby w pierwszym etapie choroby. Zajęcia tu realizowane mają na celu podtrzymanie samodzielnego funkcjonowania w środowisku zamieszkania. To chociażby trening pamięci. Te osoby często zapominają, więc jeżeli potrafimy ich naprowadzić na jakąś odpowiedź, tak, przybliżyć im to w jakiś sposób, próbują uruchomić swoje komórki, które pomagają im odpowiedzieć na te pytania, więc myślę, że to jest ważne, tak? Jedną z ważniejszych takich rzeczy, którą prowadzimy tutaj, tak? To są treningi pamięci oprócz rehabilitacji, tak? Mam nadzieję, że bawią się wszyscy, jest wesoło, jest przyjemnie i myślę, że o to chodzi, tak? Bo to nie powinno być stresu dodatkowego, który jeszcze pogłębiałby tą chorobę, tak? Ale myślę, że bawimy się fajnie i my, i uczestnicy. Trening pamięci to nie wszystko. W placówce odbywają się m.in. warsztaty kulinarne. To ważne, by nie brakowało zajęć manualnych. Biorą w nich udział wszyscy uczestnicy. Samodzielnie przygotowują część posiłków, tak by mogli czuć się jak najbardziej domowo. W dziennym domu pobytu przystań prowadzona jest również rehabilitacja. Na pewno pozytywnie wpływają na psychikę uczestników, bo oni, mówię, pobudzają się wtedy do życia, chętnie uczestniczą w innych zajęciach, no i fizycznie wpływa i leczniczo na pewno, do każdego indywidualnie. Bo byli badani przez lekarza rehabilitanta i mają zalecone odgórnie, jakie kto może wykonywać ćwiczenia, gimnastykę ruchową właśnie, no i masaże. Rehabilitacja, masaże, zajęcia, atmosfera tego miejsca sprawia, że czas płynie tu inaczej. Każdy czuje się dobrze. No jest fajnie, spotykamy się dużo osób, robimy różne rzeczy, bawimy się, śpiewamy, tańczymy. Różne są zagadki, różne są odgadywanki, no cuda boskie. Fajnie jest, wszyscy się naprawdę wspólnie szanujemy, kochamy, lubimy się bardzo. I jak której nie ma, tęsknimy za sobą, naprawdę. Dużo satysfakcji odnalazłam taką w sobie wenę w malowaniu. I mi się bardzo podoba to. No i w ogóle jest miła atmosfera, dużo przyjaciół i bardzo chętnie tu przyjeżdżam. Otoczenie, jakie tu mnie spotkało, to ja muszę stwierdzić, że no nie przebywałam tak w wielu miejscach podobnych do tych, bo to moje takie pierwsze spotkanie, ale nigdy się nie spodziewałam, że tak może być miło i serdecznie. A to się wszystko liczy. Przede wszystkim psychika. Tu się odnawia. Bo człowiek każdy, który tu się znajduje, to choćby nie chciał, ale psychicznie nieraz przychodzi załamany. Ważną rolę w takich placówkach odgrywa kadra, jej doświadczenie i kompetencje. Tutaj głównie chodzi o motywację. Trudniej jest zmotywować uczestników do działania. Jeśli już się zmotywuje, to oni później bardzo chętnie zaczynają współpracować, pracować, tak? Uzupełniają się nawzajem. Także nawet później uczestnicy między sobą jeden drugiemu podpowiada i nadaje nowe pomysły i często ściągają w siebie te pomysły i to też jest fajne. Każda forma aktywacji jest ważna i potrzebna. Wiadomo, jest sprawny umysł, sprawne ciało, tak? Czyli podtrzymanie jak najdłużej tej aktywności. Jest taki model samoopieki, tak? To co potrafię, to ja robię jak najdłużej, żebym był sprawny. Także nie wyręczamy, tak? To co dana osoba może zrobić, to niech robi. Wiadomo, że trzeba jakąś tam kontrolę mieć, ale i trzeba zaufać.
bo są osoby, które czasem mówią, nie, bo ja tego nie robiłam, bo ja tego nie zrobię, nie potrafię, a się okazuje, że świetnie sobie radzi i to zrobi. I z tego jest radość, że się cieszy, że się udało. Jak sami przyznają, dla nich to również spełnienie. Mi to daje dużo satysfakcji przede wszystkim. To, że mogę komuś pomóc, kogoś wspierać, wysłuchać, przede wszystkim pomoc. Jak zaznaczają opiekunowie, wiele osób, które uczęszcza do placówki, przyszło w pierwszym stadium choroby Alzheimera. Dzięki codziennej pracy choroba się zatrzymała. Jak już trzeba było tu przyjść, to było coś okropnego. Jedna córka, druga córka, szczególnie Honorata, nie i koniec tam, no ale przyjechałam na dzień. No i potem oficjalnie przeprosiłam te swoje córki, że im tyle nadokuczałam. I właśnie tu, no dzięki tej terapii, dzięki tym dziewczynom, no odzyskałam wiarę trochę w siebie. Pomysł na stworzenie takiej placówki powstał z potrzeby. Powstał w 2019 roku po wielu rozmowach z osobami, które mają kontakt m.in. z osobami chorymi na Alzheimera. Po naszych wspólnych rozmowach doszliśmy do wniosku, że nie ma takiego dziennego domu na terenie powiatu sierpeckiego ani płockiego, gdzie można by było osobę chorą na chorobę Alzheimera przywozić. Opiekunowie osób chorych na chorobę Alzheimera bardzo chętnie przywożą tutaj swoich podopiecznych. Bardzo są zadowoleni z pobytu. Widać u naszych uczestników postępy. Tutaj u nas w Dziennym Domu Pobytu również organizujemy działania wytchnieniowe dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera. Czyli również warsztaty, prowadzimy grupę wsparcia, opiekunowie mogą ze sobą porozmawiać, podpytać się, kto ma jaki problem, jak rozwiązał. I te działania wytchnieniowe dla tych osób prowadzi terapeuta zajęciowy. Jak takie miejsca są potrzebne, świadczy fakt, że jest lista rezerwowa osób chętnych do udziału w tych zajęciach. Dom w Myśli Bożycach to miejsce dla 20 osób z terenu województwa mazowieckiego, przede wszystkim z powiatu sierpeckiego i płockiego. Projekt udało zrealizować się dzięki środkom pozyskanym z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. I tylko szkoda, że takich miejsc nadal jest za mało.